inspiruje mnie głównie rzeczywistość wokół mnie, doświadczenia, które przeżywam. Fundamentem postrzegania sztuki jest dadaizm, który wraz z ekspresjonizmem abstrakcyjnym był wyjściowym ruchem, jeśli chodzi o zainteresowanie sztuką. Fascynuje mnie estetyka śmieciowa. Na przykład podczas obserwacji miasta automatycznie włapuję masę obiektów, które wzbudzają mój zachwyt. I na przykład podczas realizacji instalacji ready-made'owych, które tworzę, intuicyjnie inspiruję się obiektami, które napotykam na mieście. Podczas obserwacji miasta również zwracam uwagę na jego warstwę dźwiękową. Jeżeli chodzi o moją kreskę, to zawsze dążyłem do tego, by była jak najbardziej podobna do kreski dziecięcej. Przez wiele lat zbierałem wszystkie rysunki mojej siostrzenicy i z powrotem uczyłem się malować jak dziecko. Można to nazwać efektem lewej ręki. Bardzo sobie cenię też fuzję, dzięki której można stworzyć coś oryginalnego. Na przykład w projekcie Jakub Gliński i Purgist połączyłem live painting, performance i muzykę. W projekcie zaczynam myśleć chwilę przed realizacją projektu. Siadając przed płótnem, nie mam założonego tematu. Wszystko odbywa się intuicyjnie, podświadomie. Wykorzystuję do niektórych obrazów szkice, które wcześniej wykonałem. Tak, w zasadzie to jest wszystko. Fascynuję się odpadami cywilizacji, przedmiotami, które dla większości ludzi są śmieciami. Idąc ulicą, zaglądam do bram, śmietników i wynajduję jakieś śmieci, które później wykorzystuję do instalacji. Jeżeli chodzi o obrazy, to wykorzystuję materiały budowlane, jak pianka montażowa, kawałki tekstylii, śruby itd. Natomiast jeżeli chodzi o performance, to zawsze przed występem zbieram odpadki z najbliższego otoczenia, w którym odbywa się występ i układam z tego instalację. Następnie przebrany w strój za śmieci popełniam destrukcję wszystkiego.